Pompa ciepła, to Shiba Estia, dwa obiegi, grzejniki, podłogówka i będzie o ustawieniu zawodu mieszającego, a na początku zdarza się, że obrywa się jakiś zawór stary, no i trzeba posprzątać wodę do płotu. Zapraszam. Duże problemy z dostępnością zbiorników do ciepłej wody użytkowej z wężownicami, tymi przystosowanymi do pomp ciepła. I łapiemy co możemy, zamawiamy gdzie możemy. Tym razem zbiornik Wasti, polski produktant, bardzo fajnie wykonany. Widać tutaj, że staranność w tym wykonaniu, może zagościł nas na dłużej. Ten jest zbiornikiem z dwoma wężownicami do pompy ciepła oraz do solarów, bo tutaj w tej instalacji mamy solary i udało się podłączyć je pod jeden zbiornik. Zadzwoń, Olek, do prezydenta, bo to czerwony, to dzwoń. Któregoś razu wnuczek się bawił. Halo! Panie prezydencie! Panie prezydencie! Kawa! To do KCPZPR. Pan potrzebuje? Kiedyś wnuczek się potrzebuje. Bawił telefonem. Mówi, że potrzebuje. I mówię, pytam go, dokąd dzwonisz? Na straż pożarną. Dobra, to dzwoń. Będziemy. I pech, że za syrena zawoła. A to jest telefon. Do widzenia. W długo. Jutro. Pompeczka na ogrzewaniu 13 Hz, 13 Amper, jak byłem przed chwilą. Tutaj kociołek, który już idzie w odstawkę. Tutaj złoto dzisiejszych czasów. A tutaj pompka, która się wkręca właśnie na obroty, bo grzeje ciepłą wodę. Oczywiście od zera, od plus 15. Ciepłej wody. Ciepłe w sensie, że... No. Czyli tak, tu jest zasilanie. Od góry jest zasilanie, pompka pcha... Zasysa. Zasysa. Od góry. A podmieszanie będzie, tak jak widać tu napisane, będzie z boku. I teraz pokaż, jak zawór się otwiera. Teraz jest na zero, czyli tak jak startuje pompa, jest na zero. Nie, to jest na 0 teraz. Tak, nie, tak jest. Tak jest na 10. A pokaż, jak startuje pompa. Pompa jest tak i przepływ jest tylko z podmieszania. Czyli stąd płynie. Czyli z lewej. Tak. Czyli z podłogi idzie powrót, 100% idzie na podłogę z powrotem. I teraz pompa zaczyna działać i krokami otwiera. O. I widać, otwiera aż do 100% przepływu, czyli 100% idzie z pompy. Z pompy. I to jest ustawienie akurat dla... Taka jest logika pracy pompy Esti. Inne chyba też, ale tutaj teraz pokazujemy na Esti. Ruszyła pompka. Jest trzeci. Typ numer 3. I zgasła. I tak to wygląda z tym zaworem. My używamy najczęściej Afrizo zaworu siłownika. Na innym filmie pokazywałem, jak połączyć go z płytą główną, jak wysterować kodami. I tak to wygląda nasza szybka, właściwie to szyba pana inwestora, przez nas zamontowana. Tak jak widać, stary kociołek i waluta w postaci palety opału, który podobno osiągnął ceny, przekroczył już 3000 za ekogroszek. No, dożyliśmy ciekawych czasów. Dziękuję, pozdrawiam, Novato, sprawdzone, polecone.